Bardzo serdecznie witam w naszym programie księdza prałata papieskiego. Ten tytuł nadany jest przez papieża Benedykta XVI, również proboszcza parafii Dobrego Pasterza w Jaśle, księdza Mariana Putyrem. Serdecznie witam. I dyrektora oddziału jasielskiego Caritas. Prowadzimy też tu hospicjum i prowadzimy takie centrum charytatywne na terenie Jasła. Bardzo serdecznie dziękuję, że ksiądz jeszcze to dopowiedział. Chciałam księdza zapytać, bo nie ukrywam, że to była dla nas taka miła, dobra wiadomość. W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po mszy świętej ksiądz biskup Jan Wątroba z diecezji rzeszowskiej poświęcił pomnik Chrystusa Króla. Radosna nowina, ponieważ my jako radio zabiegamy też między innymi o intronizację Pana Jezusa w naszym narodzie i jako ratunku na te niespokojne czasy. I chciałabym księdza poprosić, żeby ksiądz nam powiedział o tej uroczystości. No istotnie w piątek, czyli w uroczystość, tak jak pani redaktor powiedziała, Najświętszego Serca Pana Jezusa, nasz ordynariusz rzeszowski, biskup Wątroba, dokonał poświęcenia tej figury, o której za chwilę wspomnę. A wcześniej odbyła się msza święta w kościele Farnym w Jaśle. Jakkolwiek ta figura posadowiona jest na paranie, na terenie parafii nomen omen Chrystusa Króla w Jaśle, a nie Farnej, no ale to pewnie ze względu na rolę kościoła Farnego, msza święta odbyła się tamże. Więc parę słów może na temat inicjatywy. Mhm. Otóż trzeba z radością powiedzieć, że inicjatywa wyszła od ludzi świeckich. To członkowie cechu rzemiosł, jak się to u nas mówi, różnych, a dokładnie pan Edward Kozioł, on jest takim rzemieślnikiem, elektrykiem, prowadzi zakład, od wielu już lat zabiegał o to, żeby na terenie Jasła taka figura powstała. Rodziło się to trochę w bólach, nie dlatego, że jakiś opór poważny był, ale pani zapewne się orientuje, może i słuchacze też. U nas powstała też taka w Polsce, mówię u nas, inicjatywa, żeby ogłosić Chrystusa Królem Polski. No my już mamy Króla Polski ogłoszona Najświętsza Maryja Panna przez Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej i dlatego troszeczkę z dystansem do tego podchodzono. W każdym razie jego upór spowodował, oczywiście upór trwający parę lat, że ta inicjatywa wreszcie doczekała się realizacji. Myślę, że trzeba tu wspomnieć też o przemożnym wpływie czy pomocy ludzi należących właśnie do tego cechu rzemiosł różnych. Bardzo wiele osób w to się zaangażowało. Pan Kozioł jest tutaj u nas postrzegany jako taki boży szaleniec, ale w dobrym znaczeniu. Być może trzeba było troszeczkę tak wytonować, więc z tego co wiem, zaangażowało się wiele osób zrzeszonych właśnie w tym towarzystwie rzemieślników. No i tak to krok po kroku zaczęła ta inicjatywa nabierać konkretnych kształtów. Prace przy realizacji rozpoczęto chyba 2 lata temu. Miasto przekazało, nie wiem ile tam arów, chyba kilkanaście, na wzgórzu Gorejowickim, to jest taka wieś niedaleko Jasła, na miejsce tej figury. No i rzeczywiście zaczęli zbierać środki. Może ze strony kościoła nie było jakiegoś czy oporu, czy takiej biernej postawy, ponieważ była to inicjatywa świecka, więc w zasadzie na nich pozostał ten trud zbierania środków. No ale tak jak mówię, no ludzie mogą wiele i ta inicjatywa się udała. Potem włączyło się wielu księży, ofiarowali także środki na ten cel świeccy. Wszystko to jakoś zmierzało do dobrego finału. Z tego co pamiętam, ta figura ma 3,5 metra, odlana chyba z brązu czy ze spiżu, natomiast jest posadowiona na cokole wysokości 8 metrów, czyli razem to jest około 12 metrów. Jest widoczna z Jasła, teren ładnie przygotowany.
I podczas tej uroczystości, która najpierw miała miejsce w kościele Farnym, a później już w czasie poświęcenia, biskup Jan Wątroba zawierzył, podkreślam, zawierzył Jarfło i okolice Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Jeszcze jedno, to pewnie świat potyka się z tymi samymi problemami. No Polska, tak się to mówi, jako ostatni taki jeszcze bastion katolicyzmu w Europie, nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest specjalnym obiektem różnych nacisków, nie chcę powiedzieć ataków, różne te trendy LGBT, te marsze, problemy z homoseksualistami itd., itd. Ja nie mam wątpliwości, że u nas rozgrywa się taka swoista wojna cywilizacyjna i to oddanie się czy zawierzenie Jasła i okolic Chrystusowi Królowi ma nas wszystkich utwierdzić, że powinniśmy pozostać wierni Chrystusowi, Królowi Ewangelii. No i taki jest cel, takie jakby zadania stoją przed nami tutaj w Jaśle. Przepiękna inicjatywa i bardzo budująca informacja. A proszę powiedzieć, czy uważa ksiądz, że to jest w tym momencie, szczególnie teraz w tym momencie ważne? Wspomnę, że również wiele parafii dokonuje intronizacji i również pielgrzymują obrazy Pana Jezusa Chrystusa Króla. Zawierzenie to już jest piękny krok, ale jednak jest jakaś różnica między zawierzeniem a dokonaniem intronizacji w danej parafii, bo wtedy jednak trzeba się całkowicie podporządkować Bożym prawom, prawda? Tak jak mówimy często i walczymy o królowanie Pana Jezusa w narodzie polskim, to również wiemy, że powinny być ustawy zgodne z dekalogiem. Co ksiądz myśli na ten temat? Wie pani, no tak jak mówię, ta dyskusja przetoczyła się tutaj w naszym kraju. Chodzi konkretnie o ogłoszenie Chrystusa Królem Polski. Mm-hmm. No to jest oczywiście jakby odrębny problem, bo oczywiście trzeba by tutaj pewne inicjatywy ustawodawcze i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że to, co się u nas tu w Jaśle stało, czyli to zawierzenie Jasła okolic Chrystusowi Królowi, no to jest krok we właściwym kierunku. Tak, na pewno. Wie pani, no to jest tak trochę, że jest sakrum, nie chcę powiedzieć profanum, no ale jest to życie kościelne, życie świeckie. Oczywiście zabiegamy i dążymy do tego, żeby to mniej więcej była jakaś jedność, bo często mówi się, że dla wielu katolików, przynajmniej tu u nas w Polsce, że to, co ewangelijne, co chrystusowe, kończy się po wyjściu z kościoła. No tego nie chcemy, prawda? Chcemy, żeby była jakaś logika w tym wszystkim. I ma pani rację, że te zasady, które Ewangelia głosi, one nie powinny być tylko w sercu wpisane człowieka, ale człowiek powinien, czy ludzie powinni tym się kierować. Więc to, co się u nas tu dokonało, to jest taka właśnie inicjatywa. To jest uświadomienie ludziom potrzeby takiej identyfikacji z Ewangelią. Tym bardziej, wspomniałem o tym, ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że trwa taka wojna cywilizacyjna. U nas też z racji zbliżających się wyborów pojawiają się takie różne pomysły, a to o małżeństwach homoseksualistów, o adopcji dzieci i tak dalej, i tak dalej. No więc trzeba sobie uświadomić, czym jest małżeństwo, czym jest rodzina. No i ten model takiego życia ewangelijnego trzeba chronić. Ja myślę, odpowiadając wprost na pytanie, że ta obecność Chrystusa Króla pośród nas w tej figurze i w tym akcie, to na ten moment jest to właściwa inicjatywa. Tak, jest to przepiękny krok właśnie w tym kierunku i aż zdumiewa fakt, że właśnie wierni noszą to w sercu i że stać ich było na taki wielki, piękny wyczyn. Tak jak ksiądz wspomniał, jest to betonowa kolumna wraz z umieszczoną na niej figurą Chrystusa Króla, która wznosi się na wysokości 300 metrów nad poziomem morza i dzieło wybudowane przez ludzi dobrej woli. Także to jest piękne i może to być przykładem, księże, dlatego też stąd ta nasza rozmowa, może to być przykładem dla innych parafii, że bezpiecznie jest właśnie się zawierzyć Chrystusowi Królowi, Matce Bożej na te takie niespokojne, trudne czasy, prawda?
Czy ksiądz uważa, że to w danej chwili jest to ważne? Proszę pani, przeżywamy ten problem z koronawirusem. Oczywiście on dotyka Polskę, dotyka także Stany, z tego co wiemy. I przypominam sobie, że bodaj 2 miesiące w marcu, gdzieś kiedy ta pandemia się zaczęła rozszerzać w Polsce, biskup szczeciński Dzięga w jednym ze swoich kazań powiedział, że Pan Jezus nie roznosi wirusów. Tak. Pan Jezus chroni przed wirusami. Dokładnie. A to było w związku z zamykaniem kościołów, bo zaczęły się pojawiać jakieś takie trendy, żeby absolutnie ludzie się nie gromadzili w kościołach. Zachód zlaicyzowany, myślę, Europie oczywiście w tym kierunku poszedł. Francja, gdzie praktycznie już niewiele z kościoła zostało, wie pani. Natomiast on o tym powiedział. Pan Jezus jest po to, żeby człowieka chronić. Więc teraz nawiązując do tego, o czym pani pytała w ostatnim pytaniu, powiem tak. Obecność Chrystusa pośród nas, inicjatywa świeckich mobilizuje nas do tego, żebyśmy pozostali wierni. Bo wie pani, na czymś pewną stabilność życiową trzeba budować. Jeżeli się odrzuci absolut, jeżeli się odrzuci Ewangelię, jeżeli się odrzuci Chrystusa Króla, no to wie pani, to co zostaje? No zostaje człowiek z różnymi pomysłami. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, parafrazując poetę. A to nie tędy droga. No w kwestiach moralnych, w kwestiach takich jak rodzina, jak pewna stabilizacja, no trzeba na czymś trwałym budować. To co Pan Jezus mówił, że trzeba dom budować na skalę, a nie na piasku. No bo jak na piasku, to przyjdą wichry, wody uderzą w ten dom i się rozsypie. Więc ja myślę, że ta inicjatywa, która tu w Jaśle się zrodziła, świeccy to ładnie poprowadzili, zainicjowali i także podziwiam ich za co. Przecież to wiadomo było, że to kilkaset tysięcy kosztorys na początku się pojawił, kiedy nie było takiego entuzjazmu, że materialnie również i Kościół będzie to wspierał. A oni jednak wytrwale dążyli do celu. Później oczywiście, jak to zwykle bywa, jak się dzieło pojawia i zaczyna nabierać kształtów, to wiele ludzi to wspiera, prawda? Tak samo było tu w naszym przypadku. Jak najbardziej na te trudne czasy, na ten czas takiej wojny cywilizacyjnej, kiedy próbuje się kwestionować pewną stabilizację, rodzinę, zasady, normy, Chrystus Król jest takim oparciem, siłą, nie tylko spogląda na nas, ale jakby angażuje nas do tego, żeby się tych zasad trzymać. I jeszcze wie pani, nie wiem, no przy zachowaniu symetrii patrzymy na Rio de Janeiro, stoi tam Chrystus, prawda, sprzed wojny Corcovado. No symbol dzisiaj tego wielkiego, wspaniałego miasta. Olimpiada, kiedy była w Rio de Janeiro parę lat temu, no to był jeden z elementów, nawet takich ambasadorów tego miasta, on tam stoi. Tak samo oczywiście, tak jak mówię, przy zachowaniu symetrii, to ten Chrystus także nie tylko będzie nas mobilizował do szlachetnego życia, ale również będzie jakąś wizytówką. Niech inni patrzą i niech się uczą. Tak, tak, księże, ale podejrzewam, że inicjatywa wiernych na pewno by nie sięgnęła takich rozmiarów, gdyby nie mieli poparcia wśród swojego kapłana, proboszcza. Także my tutaj chylimy czoło przed księdzem, bo tak jak ksiądz powiedział, że toczy się walka, wiele osób nie rozumie tego, wiele wręcz walczy z Panem Jezusem Królem, a tutaj jest jak gdyby poparcie i dlatego wiernych było stać na taki piękny wyczyn. Ja myślę, bo jednak ksiądz ma takie poglądy, a nie inne i bardzo za to dziękujemy i się cieszymy. Proszę pani, w Jaśle jest 11 parafii, ja jestem proboszczem w parafii Dobrego Pasterza tu u nas w Jaśle, są inne, więc ja jestem jednym z wielu proboszczów, ale dokładnie, proszę pani, ja nie słyszałem ani jednego głosu tutaj spośród duchowieństwa jasielskiego proboszczów, żeby z powątpiewaniem patrzyli na tę inicjatywę. Wspieraliśmy to również materialnie, także starałem się jak tam mogłem pomóc. No i to zaowocowało. Proszę pani, to jest tak, dobry pasterz razem ze swoimi owcami, nie da się inaczej, tak. bo to wszystko nam się rozleci i poginie. Nie ulegać, bo też niektórzy duchowni dzisiaj
nie wiem dlaczego, a chcą ulegać, a tu rozmawiają na takie tematy, a takie, a dyskutują na temat najbardziej oczywistych spraw. No nie da się, to Ewangelia mówi wyraźnie, tak, tak, nie, nie. Ta inicjatywa, która się tutaj zrodziła i doczekała szczęśliwego finału, ona pokazuje, że kto z Chrystusem, ten zwycięża. Niech wierni się czują razem z nami mocniej, silniej, a na pewno zwyciężymy i przeprowadzimy nasze dzieci, nasze rodziny przez ten trudny czas. Przepięknie i wiem, że na pewno spłyną wielkie łaski z tego tytułu, a chociażby odwołując się do służebnicy Bożej Rozalii Celakownej, Pan Jezus mówi, że na te trudne czasy on jest ratunkiem. Również encyklika papieża Piusa XI, aby ustanowił święto Chrystusa Króla i mówił, że pomyślność narodu, pomyślność rodzin to jest właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg jest w centrum, prawda? Także na pewno piękna inicjatywa. I cieszymy się z tego, że coś takiego się wydarzyło i myślę, że to będzie jednak też wzorem dla innych parafii. Mhm. Proszę Pani, rozumiem, do czego Pani zmierza, słusznie. Ja Pani powiem tak, sprawa Bożego Miłosierdzia chociażby, sprawa siostry Faustyny, przecież doskonale wiemy, z jakimi problemami i ta zakonnica pobożna i święta się potykała, na jakie problemy także i ze strony nieraz hierarchii kościelnej w tamtym czasie natrafiał ten problem. Ale pojawił się Jan Paweł II, sprawa dojrzała i zostało to wszystko pięknie zakończone. Święta siostra Faustyna, błogosławiony Sopoćko. Prawda, dzisiaj Miłosierdzie Boże jest jednym z elementów działalności duszpasterskiej Kościoła. Myślę, że również to, o czym dyskutujemy i to, o czym Pani wspominała też, doczeka kiedyś tego finalnego końca w tym dobrym znaczeniu. Krok po kroku, step by step, jak mówicie w Ameryce, tak. Myślę, że to wszystko się ładnie zakończy. A ja się bardzo cieszę, że to się udało wszystko, wie Pani, i że pomimo takich różnych spojrzeń na ten problem, jednak biskup dokonał uroczystego poświęcenia, zawierzenia miasta Jasła. I niech inni patrzą, i niech się uczą, i niech biorą przykład, bo tego wymagają dzisiejsze czasy. Przepiękne. Przepięknie. Ja bardzo dziękuję księdzu, że ksiądz przyjął nasze zaproszenie, aby się z tym wydarzeniem podzielić. I naprawdę tutaj chylimy głowę, że ksiądz również wręcz wspomaga, a nie ma tutaj jakichś takich przeszkód ze strony Kościoła. Mam na myśli kapłanów. Także księże, bardzo dziękuję. Jeszcze ksiądz wspomniał to już na koniec o arcybiskupie Andrzeju Dziędzy. No właśnie, Dziędzy, tak. Jak wiemy z historii, że cokolwiek złego się działo, to właśnie kościoły były wypełnione i tam się szukało ratunku. A tutaj nam kościoły pozamykano. No słyszałem, prawda? O tym wszystkim. Proszę Pani, boleję nad tym. Tak jest, proszę Pani, nawet kiedy najgorsza zaraza, a przecież to nie pierwsza, która się gdzieś pojawiła w średniowieczu, kiedy medycyna była na poziomie takim, jakim była. Mieliśmy 100 lat temu Hiszpankę, proszę Pani. Ludzie darnęli się do kościołów, tak, i tam czekali, tak, wsparcia, szukali i mocy. Także miejmy nadzieję, że jakoś się razem z Chrystusem uporamy. Ja też dziękuję bardzo za możliwość wypowiedzi. Życzę wszystkiego dobrego i również niech Chrystus Król weźmie w swoją opiekę cały wielki naród amerykański. Bardzo dziękuję. Bóg zapłaci. Poproszę. Szczęść Boże. A jeszcze bym poprosiła księdza o błogosławieństwo dla wszystkich słuchających nas. Wszystkich słuchaczy niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dziękuję bardzo. Boże. Niech Pan Bóg również księdzu w tej pięknej posłudze kapłańskiej błogosławi. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem.